cały miesiąc, około 30 dni, siedzisz zamknięty w jednym budynku. Nie tylko, że siedzisz zamknięty, to jeszcze siedzisz w całkowitym milczeniu. Obok ciebie są różni ludzie, ale nie możesz się do nich odezwać, nie możesz im nic powiedzieć. Mało tego, nie możesz im nawet spojrzeć w oczy. Jak siedzicie przy jednym stole, na którym jest jedzenie, jest na przykład obiad, to nie możesz powiedzieć do kolegi, który siedzi chwilę obok, żeby ci podał ziemniaki, które stoją gdzieś troszeczkę dalej. Masz zachowywać pełne, absolutne milczenie. Nasz nowicjat jezuitów to jest czas prób i czas wielkich rekolekcji, czyli czas miesięcznego milczenia, jest pierwszą taką, chyba najważniejszą i najtrudniejszą próbą, którą dany człowieczek w nowicjacie ma przeżyć. O co chodzi z tym milczeniem? To nie tylko tak, że nie można rozmawiać, ale też nie można dawać znaków innym, nie można słuchać muzyki, czytać gazet, książek. To jest czas autentycznego skupienia się na tym, co jest tak naprawdę istotne. A chodzi o to, że w ciszy Pan Bóg mówi głośniej. Codziennie jest konferencja, która wprowadza w temat modlitwy. Są 4 propozycje do modlitwy, czyli 4 takie godzinne medytacje, obowiązkowy czas na spacer, oczywiście posiłki i też rozmowa z kierownikiem duchowym, któremu trzeba opowiadać o tym, co się na takiej modlitwie właśnie dzieje. A wszystko to zaczęło się przez tego właśnie pana. To jest Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, też człowiek, który wymyślił formę modlitwy, którą nazywamy ćwiczenia duchowe. W takiej właśnie małej książeczce opisał wszystkie swoje propozycje modlitewne, które mają pomóc człowiekowi z jednej strony Pana Boga doświadczyć, a z drugiej strony mają mu pomóc rozeznać się w tym, co się dzieje w jego sercu. Tak, żeby wiedział, czy myśli, które mu do głowy przychodzą, pochodzą od niego samego, czy może właśnie pochodzą od Pana Boga. Opisał też, w jaki sposób je dokładnie rozróżniać. Takie rekolekcje, które jezuici przychodzą w nowicjacie w miesiąc, zostały podzielone na tygodnie i można je przeżyć również jezuitom nie będąc. Po prostu wystarczy wejść w kontakt z domem rekolekcyjnym jezuickim albo ze szkołą kontaktu z Bogiem. I tam w takich rekolekcjach można też wziąć udział. Ale uwaga, tylko dla odważnych.